Cześć wszystkim, słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was filmik, jak sobie ćwiczyć w domu, jeżeli jesteśmy akurat sami, a mamy do dyspozycji na przykład jakieś gumy. Mówiliśmy o tym już parę miesięcy temu w wizytach domowych, możecie sobie tam zobaczyć, troszeczkę będzie tam więcej, a dzisiaj trzy konkretne ćwiczonka. Pierwsze ćwiczonko, chyba takie najbardziej typowe, wiemy, że connection, jeżeli utrzymujemy z drugą osobą, to staramy się mieć rękę bardzo naturalną i niespiętą, czyli ściągamy, jeżeli dajemy naciąg, to ściągamy nie bicepsem, tylko pracujemy sobie plecami. I jeżeli mamy takiego sobie minibanda, to możemy spokojnie sobie z nim poćwiczyć, czyli zaczepić się o tego minibanda, starać się utrzymać naciąg, rozciągnąć tą gumę i możemy sobie tańczyć teraz ćwicząc, czy my splepniemy rękę, czy jednak damy radę utrzymać ją rozluźnioną, pomimo utrzymania naciągu i tańczenia sobie pod różnymi kątami z tą gumą. Drugie ćwiczenie, oddziaływanie z parkietem. Jeżeli mamy od drugiej osoby connection, chcemy jej jakoś odpowiadać w drugą stronę, no nie chcemy od razu lecieć ciężarem i wywracać się za swoje nogi, tylko oddziaływać z parkietem naszymi stopami. No i teraz jeżeli macie gumę dłuższą, najlepiej dość mocną, to się możemy o nią zaczepić, rozciągnąć spokojnie tą gumę. No i teraz rzeczywiście będziecie czuli, że musicie pracować stopami. Starajcie się nie lecieć ciężarem poza stopy, inaczej was pociągnie ta guma, tak? Jeżeli staram się stać nad stopami, używam, naciskam stopami w parkiet, no i staram się cały czas pracować, odpychając się w przeciwnym kierunku do tego, jak mnie ta guma ciągnie. Mogę sobie pokombinować w różnych kierunkach stojąc i bardzo fajnie w tym momencie możemy poćwiczyć właśnie, jak musimy pracować stopami z parkietem, odpowiadając drugiej osobie na connection. I słuchajcie, trzecie ćwiczonko, trochę na kombinatorykę, bo bardzo często zdarzają się sytuacje, jeżeli wychodzimy poza pattern, że zaczynamy coś kombinować, bazujemy na tym, gdzie jest punkt connection, gdzie idzie druga osoba. No i teraz, jeżeli nie mamy tej drugiej osoby, ale mamy sobie trochę taką bardziej delikatną gumę długą, to sobie możemy, zaczynając na przykład tak jak poprzednio, wejść sobie w tą gumę, próbować sobie z nią coś zatańczyć, ale przejąć tą gumę w innych punktach, wyjść sobie z tej gumy, cały czas starając się to connection utrzymać. Możemy się troszeczkę z tym, że tak powiem, z tą gumą sobie przetańczyć w różnych kierunkach, starając się cały czas utrzymać punkty connection, tak żeby nam ta guma nie strzeliła, czyli jakby straciliśmy gdzieś connection z drugą osobą. Bardzo fajnie z tą gumą można sobie poćwiczyć kombinatorykę. Mam nadzieję, że te trzy ćwiczonka Wam się do czegoś przydadzą i spotykamy się w następnych. Na razie. Słuchajcie, i taki jeden mały bonus. Wszystkie te trzy ćwiczonka możecie też zrobić z czymś, co jest statyczne, a nie jest gumą, czy jakiś pasek, linka, cokolwiek, bo w tym momencie rzeczywiście musicie utrzymywać sami to oddziaływanie i jeżeli coś zrobicie nie tak, hop, to od razu to oddziaływanie tracicie i czujecie, że tracicie, a nie guma utrzymuje je za Was. Oczywiście, że nasze connection powinno działać tak jak guma, ale z drugiej strony wyczucie tego, że coś schrzaniliśmy generalnie, bardziej poczujecie na jednak czymś, co jest statyczne, czyli jak odejdę od tego do przodu, o, nie mam już connection. To też sobie popróbujcie, bo też jest bardzo fajna opcja.